Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie przekaz Pedro Regisa z Anguery w Brazylii z 31 sierpnia 2021. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Kochane dzieci, jestem Waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na Was nadchodzi. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Idziecie ku krwawej przyszłości. Ja przyszłam z nieba, aby wezwać Was do nawrócenia. Słuchajcie mnie. Powróćcie do tego, który jest Waszą jedyną drogą, prawdą i życiem. Kiedy jesteście oderwani od Boga, stajecie się łatwym łupem dla demona. Ludzkość idzie ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Brak miłości do prawdy doprowadzi moje biedne dzieci do wielkiej ślepoty duchowej. Odwagi, oto czas boleści. Nie wycofujcie się, mój Jezus jest z wami. Cokolwiek się wydarzy, nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi się spotkać tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Kochani, serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam oczywiście nowe osoby do subskrypcji kanału i kochani, do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.